Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w modyfikacji Insygnia do Gothic 2 Nocy Kruka. Z góry chciałbym powiedzieć, że modyfikacja jest na 20 godzin, także troszeczkę czasu spędzimy, troszeczkę dłuższe jak Spirate and Lemon, tak uważam, bo ona miała być na 15-20, a my przeszliśmy ją w 8 godzin. 8 godzin rozrywki. Rozgrywki. No i rozrywki też. Rozrywki mniej. Ale, znaczy nagrania, dobra, ale rozgrywki było trochę więcej. Kiedyś nagrałem jeden odcinek z Insygni, ale go straciłem save'a, więc dlatego będziemy grać jeszcze raz, więc sam początek tej modyfikacji znamy. Obejrzymy na początku intro. Cieszę się, że będę grał w Gothica 2. Modyfikacja. Das Wappen. Wappen. To tyle. Nie mam pojęcia, czy ten loading screen jest z tej modyfikacji, czy nie został zaimplementowany z czegoś innego. Myślę, że mógł. No, mein Junge, bist du mit deiner Arbeit? Jest niemiecki dubbing! Ja, Vater, das Korn braucht nicht mehr lange, bis wir es ernten können. Dann wurden meine Gebete also erhört. Und Innos schenkt uns wieder. Poczekajcie. Muszę przesunąć troszeczkę swoją mordę. Przesunąłem. Kann ich noch etwas tun? Nie będę tego czytał. Jestem jetzt Dubbing. Mein Junge. Die Schafe müssten noch gefüttert werden. Du kannst die letzten Äpfel vom Baum pflücken und ihnen geben. Schon so gut wie erledigt. Lubię niemieckie Dubbingi. Ich bin stolz auf dich. Jabłka. Także na początku pamiętam, że miałem parę problemów. Teraz już tych problemów mieć nie będę. A czy wiecie, no ja dawno w to grałem, nie ma co ukrywać, więc nie pamiętam dużej ilości rzeczy. Mogę dużo rzeczy nie pamiętać. Hier, ein frischer Apfel. Świeżer Apfel. Świeżer Apfel. Hier, ein frischer Apfel. Fresha. Fresha. Kurwa, nie pamiętam. Nie używa się na co dzień takiego właśnie języku. Ich habe die Schafe gefüttert. Und wie sehen sie aus? Sie sind dick und rund. Sie bringen grube i okrągłe. Na dann kann ja der Winter kommen. Jedno jabłko pierdoliły. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ja, da gäbe es noch etwas. Ich war gestern noch kurz in der Scheune. Da ist mir aufgefallen, dass der letzte Sturm Schäden hinterlassen hat. Ich denke, mit einem Nagel und ein paar Hammerschlägen sollte die Sache schnell erledigt sein. Könntest du dir das einmal angucken? Na klar, ich mach mich gleich an die Arbeit. Sehr gut. Die Nägel und den Hammer solltest du im Haus finden. Nazwałem sobie odcineczek też. Pieniądze też zajebałem. Mikstura. W tej modyfikacji będziemy mogli dołączyć do gildii wybranej przez nas. Ich habe die Scheune repariert. Das ging ja schnell. Gute Arbeit, mein Junge. Du bist auf dem richtigen Weg. Für heute haben wir dann genug getan. Es ist schon spät geworden. Ich denke, ich werde bald zu Bett gehen. No, my też idziemy spać. A my mamy łóżka też. Dywan nawet mamy. Bunt chłopów. Mamy 35 punktów siły, to nie jest mało. 35 zręczności też. 25 wszystko. Czy my stracimy potem to? Dobra, nie wiem. Nic nie spoileruję. Nun sieh dir das mal an. Das ganze Korn. Unbrauchbar. Diese verdammten Ratten. So langsam reicht mir das mit diesen Biestern. Sonst haben wir im Winter ein echtes Problem.
Die Spuren führen weg vom Hof. Du musst dafür sorgen, dass diese Biester unserer Ernte nicht noch... Keine Sorge. In Zukunft wird keine Ratte mehr unsere Ernte bekommen. Dobra, bezimienny lecimy. Jestem świeżo po modyfikacji Piraten Leben i była super. Naprawdę fajna. Nic, czy możemy... Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie możemy nic z nich zdobyć. Dobra, zapiszmy grę. Die Ratten sind Geschichte. Das geschieht diesen Biestern genau richtig. Doch ich fürchte, wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir in Zukunft unsere Ernte besser schützen. Wenn wir im Winter noch etwas essen wollen, darf das nicht noch einmal passieren. Vater, gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, mein Junge. Es ist soweit alles erledigt. Nimm dir ein wenig Zeit für dich und entspanne dich. Auch du brauchst Pausen, mein Junge. Es ist wichtig, dass... Oh, sieh. Wir bekommen Besuch. Sei doch bitte so lieb und hole ein wenig Wasser für die beiden Männer. Im Haus müsste noch eine leere Flasche stehen. Und beeile dich. Ich will kein Schlaf. Dobra. Ta pierwsza lokalizacja, jak widzicie, jest bardzo minimalistyczna i nie ma tutaj za wiele wartości. Prawie się utopiłem. Patrzcie, co się dzieje. Przez to, że poszliśmy wodę zanieść. Zabili nam ojca. Załatwię cię! Tak byśmy go obronili. Kiepski miecz. Godło morderców. I właśnie, to jest tytułowa insygnia, logo. Idę spać do południa. Albo do rana. Vater! So bitte sag doch was! Nein! O allmächtiger Gott Innos, steh mir bei! Ich werde dich rächen, Vater. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. O tego nie znałem. Gdy wracałem z poszukiwań wody, znalazłem mojego ojca martwego. Zabiło go dwóch mężczyzn. Jeden z nich przepadł bez śladu, drugiego zabiłem. Jeden z morderców mojego ojca miał przy sobie nieznany herb. Co to może oznaczać? I runę. Nasze statystyki spadły. Jesteśmy słabi. Nagrałem wcześniej 25 minut tego materiału. Czyli... O, wcześniej to był prolog. Fajnie to rozwiązane, że wreszcie pierwszy teraz się zaczyna. Was zum... Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Was ist passiert? Ich fühle mich so schwach und fremd im eigenen Körper. Was ist mit mir passiert? Meine Rüstung? Nur noch Fetzen. Und was ist mit dem Mörder meines Vaters? Keine Spur weit und breit von ihm zu sehen. Ich muss wieder zu Kräften kommen und herausfinden, wo ich hier bin. Vielleicht finde ich dann eine Spur des Mörders. Tak, pierwszy poziom.
Zerowy poziom, przepraszam nawet. Nie mamy nic. Muszę zjeść jakąś roślinkę. Jest człowiek jakiś. Zbierajmy wszystko. Was machst du denn hier draußen? Ich hätte dich beinahe für einen Banditen gehalten, so wie du hier durch die Gegend irrst. Ich habe eine Teleportrune benutzt und befinde mich nun hier. Wo bin ich? Du bist hier in Ostergard, ein kleines Tal am Rande des Reiches. Ich habe noch nie von einem Tal mit dem Namen Ostergard gehört. Ich fühle mich schwach, trage nur noch diese zerrissene Kleidung und weiß nicht einmal mehr, wie ich eine Waffe vernünftig führe. Es scheint, als wenn die Teleportation mich verändert hat. Du gibst mir ein Rätsel auf, Fremder. Doch mit Runen kenne ich mich nicht aus. Am besten fragst du Gallus, den Magier. Wenn einer Rat weiß, dann ist er es. Jestem wieśniakiem, nie bandytą. Wer bist du? Ich bin Dallun, der Jäger. Für gewöhnlich jage ich Wölfe und Scavenger. Es kommt aber auch mal vor, dass ich einem Keiler das Fell über die Ohren ziehe. Wo finde ich Gallus? Gallus lebt in Utscha. Normalerweise befindet er sich in der Kapelle. Wo finde ich Utscha? Ich kann dich ein Stück begleiten, bis zu meiner Unterkunft am Bach. Czeka na nas, dobra. Bo chcę pozbierać troszkę tych ziółków. Velais. Wcześniej nagrałem 25 minut odcinka. Jak, o, Sztaf Królewski. Jak właśnie, no ten prolog, plus jak dostarczył nas, odeskortował nas pod swoje swoje obozowisko. I jeszcze tam chwila. Ale generalnie żadnych postępów fabularnych za bardzo nie zrobiłem wtedy. Zdobędziemy teraz free expa przy okazji. Bo on zdecyduje się zabijać te ścierwojady, a my jesteśmy z nim w grupie, więc my dostaniemy wszystko. Mamy poziom. Skurowania nas będzie mógł nauczyć chyba, z tego co pamiętam. Trochę to wszystko wygląda, trochę to wygląda bardzo krajobrazowo jak Górnicza Dolina. Jest taki, to są takie ciemniejsze barwy, co nie? Znowu jedna z tych cholernych bestii! Wykorzystajmy go trochę. Tutaj też są wilki. Pomóż nam! Żeby tylko go nie zabiło. Tylko żeby go nie zabiło. Ani nas. Chociaż skóry tracę, które mógłbym potencjalnie zdobyć. Myślę, że to nie ma sensu. No bo tak, bo skóry bym mógł zdobyć.
Dobra, idźmy po prostu z nimi, już nie kombinujmy. Już tego ścierwojada. Dobra, pozabijam sobie sam już. Przyjebać. Tam dalej, patrzcie, tam gdzie są czerwone dachy, to wygląda trochę jak stary obóz. Tam jest jakieś miasto. So, da wären wir. Es ist zwar nichts Besonderes, aber hier habe ich wenigstens ein Dach über dem Kopf. Zur Stadt kommst du, indem du einfach dem Weg hier folgst. An der nächsten Kreuzung halte dich dann links. Du kannst sie nicht verfehlen. Ale już mogłem się chyba przedostać, z tego co pamiętam. Was muss ich über die Gegend wissen? Es ist gefährlich worden hier draußen. Ein Wunder, dass du hier vor mir stehst. Am besten suchst du Unterschlupf in der Stadt Utschar. Utschar. Dobra, ja bym chciał iść tu spać. Opierdolimy cię. Paczka strzał. Krótki łuk. Nie mamy żadnej broni. Trzeci dzień. Czwarty dzień. No tak, czwarty. Bo z Faderem też spaliśmy. Patrzcie, gałązki leżą. Dobra, pogadajmy jeszcze z tym myśliwym. Dasz mi jakąś broń? Hast du eine Idee, wie ich in die Stadt komme? Also eine Idee hätte ich schon. Na dann raus damit. Naja, okay. Ich sage dir, wie du in die Stadt kommst und du schuldest mir dafür einen Gefallen. Abgemacht? Czekaj. Dobra, jesteśmy. Jest dobrze, zgoda. Also gut, abgemacht. Ich habe ja keine andere Wahl. Wie kannst du mir also helfen, in die Stadt zu kommen? Ich gebe dir das Fleisch für Gildas mit. Er ist sozusagen mein Arbeitgeber. Und ich bringe ihm einmal die Woche das Fleisch der Tiere, die ich erlegt habe. Du sagst den Wachen am Tor einfach, dass ich dich schicke. Es sollte keine Probleme. Okay, gib her das Fleisch. Hier hast du 10 frische Keulen. Und vergiss nicht, du schuldest mir einen Gefallen. Keine Angst, ich stehe zu meinem Wort. Kannst du mir etwas beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie du geschickter wirst. Außerdem kenne ich mich mit Polowanie. Den aus. Tak. Bring mir skradanie das, was genau willst du wissen. Po co mi skradanie? Dobra, weźmy wszystko, bo to da nam sporo pieniędzy. Dobra, nie! Skradać nie chcę. Po co mi skradanie? Ty. Dobrze, więc skoda. Naucz mnie polować. Ojeju. Tak. 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 Dobra. Żądła krwiopijcy. Najgorsze jest to, że właśnie u nas z tym... Pokażę wam coś. To jest troszkę takie dziwne. W Gothiku Trójce jest to lepiej zrobione dużo. Nie ma żadnych opcji dialogowych już? Aha, nie ma już. Dobra. Patrzcie. Tu mamy zawsze uczony, zbieranie trofeów. Aha, nie wiemy konkretnie o co chodzi. Nie mamy żadnej broni białej. Ani czarnej. To jest trochę upośledzone. Laga. Więc jesteśmy jak w bezimienny w Gothiku dwójce. A my za pomocą też naszego sprytu możemy w jakiś tam sposób też sobie poradzić z tymi stworzeniami. Mogłem zostawić trupy tych wilków. Nie podoba mi się mechanika młodego ścierwojada, bo on tak podchodzi. Kurde. Nie podoba mi się ta mechanika.
Wolałbym ze zwykłym ścierwojadem walczyć, bo on, wiecie, podchodzi i ten debil stoi, a tamten by po prostu podszedł, zaatakował mnie. Nie wiem, czy dam radę z tym wilkiem. Dostęp do miasta mamy. No chodź. Jak ten młody wilk też tak się zachowuje. No też tak się zachowuje głupio, bo starsze osobniki robią troszkę inaczej. Podchodzą do nas, rzucają się na nas, my robimy krok w tył, atakujemy. On się na nas znowu rzuca, atakujemy. On się na nas znowu rzuca, atakujemy i cały czas robimy tak, żeby jumpa robił w nas. A ten podchodzi, stoi jak debil i my nie wiemy, czy atakować, czy coś, bo oni się na nas nie rzucają. Tylko mi się wydawało, że nie wiem, czy to właśnie... A może to w tej modyfikacji zostało zmienione? Nie mam pojęcia. Tak samo krytoszczury dziwnie robią. Podchodzą, stoją, ty je uderzysz, one cię zaatakują, ty je uderzysz, one cię zaatakują, ty je uderzysz, one cię zaatakują, ty je uderzysz, one cię zaatakują. Potem ty je uderzysz, one cię zaatakują. Ciężko by... Wolałbym osobno walczyć z wami. Dobra, mogę wejść do miasta w następnym odcinku. Cześć.